Siemano Ludziska z tej strony Wojciech witam was w drugim odcinku drogi do Skilla. Eee, intro było takie dosyć klasyczne, nie używałem tego intra już tak strasznie długo naprawdę, nie będę go pewnie już raczej używał. Eee, w ogóle nie jestem jakoś za specjalnie za tego typu intrami. Eee, długo go używałem, jest fajne wiadomo, ale wiecie, trzeba troszeczkę zmienić. Teraz, jeżeli będę używał intr, to raczej takich idiotycznych jak wczoraj na przykład. Eee, widzicie czary mary nauczyłem się przyspieszać, także tutaj ten fragment będzie przyspieszony, bo trwa on dwie minuty. A w ten sposób udało mi się zbić film do 6 minut, e, znaczy cały film, a bez tego by trwał 8, nie no 7,5 by trwał, no ale nieważne. E, kupiliśmy Carlosa Eduardo, tak jak mi powiedzieliście, że mogę to zrobić, natomiast a, tu taka rozgrzeweczka przy tym finałem pucharu. Mm, troszkę za szybko ten skład jednak pokazałem, ale dobra, no i niestety pierwsza akcja. E, gol dla niego. E, Herman, no niestety za szybki, troszkę dla moich obrońców, no i tak wyszło. E, niestety, zdaje mi się, że jednak troszeczkę nie przemyślałem tego, jak właściwie ta seria będzie działała. E, no bo jakby to powiedzieć. Nie będzie to działało, no powiem tak. Coś, no jakby jest to za, jest to za, za dużo domysłów, za dużo jakiegoś takiego zgadywania, za dużo. Tu mega fajna, fajna akcja Di Alessandro i niestety tyle by było bramek w tym meczu. W ogóle odcinek jest dosyć przeciętny pod względem moich okazji, także no niestety przepraszam za to, ale tak niestety wyszło. Dlatego, że zdaje mi się, że po prostu będzie mi ciężko to wszystko robić, tak, żeby to było sprawiedliwie i wiecie, żeby też się podobało. Któryś z użytkowników mi dzisiaj jeszcze napisał komentarz, że jest to bez sensu, bo zawsze nie będziecie pozwalać kupać tych zawodników, i to jest też po części prawda, więc postanowiłem, że zacznę robić to w inny sposób. Zdaje mi się, że najlepszy będzie takie, jak po prostu zacznę od samego dołu. Zrobię skład wokół Ziku, czyli jedynego brązowego pięciogwiazdkowca, i będę jechał w górę. Powiedzmy, że będę nie próbował wygrać puchar ligę czy coś takiego, i w momencie, jak zro zrobię to tym składem, to będę mógł przejść na następny. Oczywiście zatrzymując ten skład, który już mam teraz. Dzięki temu na samym końcu będę mieć parę naprawdę fajnych składów, mam nadzieję, i możliwe, że przetestowanego już Cristiano Ronaldo. Zobaczymy, jeżeli się uda, to będzie epicko, a jeżeli nie, to i tak będzie spoko tych fragmentów już nie przyspieszałem, bo były one już po prostu za krótkie. Skład serii A. z dwoma dni będziemy grać. Powiem wam szczerze, że ten mecz to był jeden z najgorszych meczy moich w życiu. tu widzicie, Elton wyczynił takie cuda w bramce. Zdaje mi się, że pokażę statystykę na koniec. Tutaj bardzo ładna akcja Di Alessandro. Mega fajna akcja, nawet bym powiedział. Widzicie, e, przeciwnika jadę na wszystkie możliwe strony i Di Alessandro z jakiegoś powodu zdecydował się na strzał. Prawą nogą, który no nie miał szans powodzenia Tu widzicie akcję skokko Skokko do Di Alessandro i skok I Di Alessandro tym razem lewą nogą, natomiast troszkę e, Zła rotacja i niestety piłka nie wpadła I tak się ciągnęło do Do 112 minuty Kiedy to no prosta wrzutka bramka I mecz się w ten sposób zakończył Koleś mega zasłużył na to zwycięstwo Miał chyba cztery strzały celne, a on miał około 30 Także no gdyby nie Elton to dostałbym tu naprawdę ostro w dupę, także no mówię nie zasłużyłem kompletnie żeby tu wygrać, no i tak się też nie stało, nie wiem czy będę pokazywał statystyki, pewnie będę, no widzicie Elton man of the Match 20 obron, 20, no 27 strzałów, 17 strzałów celnych, przy moich czterech i jednym celnym, także no kompletna de destrukcja w mojej drużynie. Także jeżeli Wam się podoba ten motyw, to ja już jutro wrzucę pierwszy odcinek z budowaniem brązowego składu wokół, die, wokół Ziku i będziemy jechać tak dalej, myślę, że w ten sposób będzie to sensowniej będziecie będą bardziej... Ja to jeszcze troszkę przemyślę jak dokładnie to zrobić, żeby te zasady były przejrzyste dla Was, dla mnie, żeby nie było żadnych nieporozumień i żeby po prostu było zajebiście, bo szykuje się naprawdę fajna seria, chce mi się ją robić, jest dosyć ok pod względem trudności montażu czasu, jaki potrzebuję, więc myślę, że pomimo faktu, że szkoła, życie i tak dalej, no to, to dam radę wrzucać ją, myślę, że w miarę codziennie. Widzicie, jest drugi dzień z rzędu film, Ostatnimi czasy bardzo często są codziennie filmy. No jeżeli jeżeli wam się oczywiście, jeżeli będziecie chcieli, to oczywiście w ten film z Ziku może być jutro. Nie będę sobie życzył 2500 łapek, ty, tyle co Kamyk złapał. Oczywiście teraz się zmięk cały czas śmiemy, z, zresztą z też tą z Kamykiem też z tego tak łapek garnie pod tymi filmami, ale yy, tak by było tak jak wczoraj te 300-250 to będzie git. Yy, Także mi się zdaje, że ustalę jakieś przejrzyste, takie naprawdę przejrzyste, proste zasady I jakiś fajny pomysł rozmyślimy Tu widzicie, przegrywam już 2 do 0 Skoko ładuje bramę taką prostą, bo już myślałem, że Kurde, no po prostu tak mi nie idzie Renis, porażka I teraz jakbym miał znowu przegrać, no to oczywiście bym się wkurzył No bo muszę szczerze przyznać, że ten skład nie jest najlepszym składem, jaki mogłem zrobić na początek. Czemu? Dlatego, że jest dosyć trudny do grania, z tego względu, że nie ma za dużo szybkości. Ani w obronie, ani w ataku tak naprawdę, bo w obronie no... Przez, przez to, że Vinicius nie jest jakiś mega szybki, to straciłem troszkę bramek. Tu widzicie mega fajna akcja Skopko, to najładniejsza zdecydowanie bramka tego odcinka. Przejście bramkarza, gdybym poszedł kawałek dalej i próbował robić jeszcze jakiś specjalny strzał na bramkę, to prawdopodobnie by to nie weszło. Wiadomo, że wtedy bramka byłaby jeszcze lepsza, no ale i tak mi się zdaje, że jest dosyć okej. Okay. Zostało nam 200 sekund, także już będę się wam z wami powoli żegnał. Niestety nie udało mi się w tym meczu strzelić kolejne bramki, więc dwie porażki, jeden remis. Eee, także mówię, 250 czy tam 300 łapek, czy w ogóle i tak pewnie to zrobię. Jutro i tak będzie git. Także dzięki wam wielkie za oglądanie. Do zobaczenia już jutro. Siemka.